Szczęść Boże, Krzysztof Losz, witam w programie Polski Punkt Widzenia, a naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Andrzej Melek. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam pana, witam państwa. Panie y, pośle, gdy w <coughs> piątek była przyjmowana y, nowelizacja ustawy o IPN, tak w skrócie powiedzmy, gdzie właśnie jest zapis o karaniu za używanie, sformułowania y, polskie obozy y, śmierci, polskie obozy koncentracyjne i za generalnie fałszowanie historii w kwestii odpowiedzialności Polaków za Holokaust, to Obawiał się pan y, tak, że z tego wyniknie no, polityczna, no, ktoś powie, awantura, zgrzyt, y, kryzys w polsko-izraelskich, czy też no, aż, aż tak, takiej reakcji drugiej strony się nie spodziewał pan? Panie redaktorze, oczywiście pozycja ustami posłów Platformy protestowała, ale nie przeciwko temu, że będzie to karane i że w obronie Żydów. Ale w stosunku do Ukraińców, że tak bardzo używa się nazwy nacji jako tych, którzy są winni Czyli eksterminacji. Czyli opozycja krytykowała penaliza przeciwko penalizacji, protestowała przeciwko penalizacji banderyzmu. Tak, byśmy tak jest. O Izraelów, o w antysemityzmie, o w tym, co się działo w tym okresie, co się dzieje w świecie. Oczywiście myślę, że byli zadowoleni, bo każdy z nas czuł potrzebę po prostu przerwania tych napastliwych ocen i słów polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy, w których mordowano Żydów i tak dalej, i tak dalej. To wiadomo, że przekłamanie historyczne, które zostało przez kilkadziesiąt lat tolerowane przez poszczególne rządy, które nie robiły nic, by ukrócić te, takie nazwy i dzisiaj, kiedy przywraca się świadomość historyczną, kiedy zaczyna się dbać o polskość i Polaków, o honor Polski, obronę godności Polski, to to, po prostu wywołuje u niektórych nadwrażliwych po prostu takie ataki. Nikt się nie spodziewał, że zaatakuje właśnie w Dzień Wyzwolenia obozu w Oświęcimu o ambasador. Izraela w Polsce. No właśnie, ale pani ambasador na pewno mówiła to, co pewnie okazał <coughs> jej MSZ czy rząd izraelski, bo wiadomo, że w, w takich sytuacjach ambasador nigdy nie mówi tego, jak to się mówi, co myśli, ale co, co ma przykazane co, niejako przez, 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 przez władze. Jest to normalna rzecz. No ale właśnie, bo z tych relacji, które przekazują nam posłowie, ministrowie, wynika, że strona izraelska znała projekt tej ustawy i to od dawna, od przynajmniej roku, dwóch były, 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 był ten temat poruszany, nie zgłaszali zastrzeżeń. Dlaczego więc akurat w momencie uchwalenia tej ustawy, chociaż przecież właśnie te zapisy były i na komisjach sejmowych dyskutowane, i na posiedzeniach plenarnych, więc były znane. I Dlaczego wtedy? Wisi, wisiał ten projekt półtora roku czy dwa lata w internecie, więc to była wiedza powszechna dla tych, którzy się tym interesowali, a jak mówił minister Jaki, uzgadniał i powiedział, co ma być zawarte w tej ustawie, także Przedstawicielom Izraela. Nie było żadnych głosów sprzeciwu. Myślę, że w niedługim czasie znajdziemy przyczynę, ukaże się, bo to jak zawsze gdzieś jest w tle, a. Wypłynie. Czyli, czyli musimy się uzbroić w cierpliwość, to wtedy poznamy prawdziwe przyczyny tak, tego, tak tego wystąpienia. Bo mówi się, że no, tak oficjalnie strona izraelska mówiła premier Izraela, zresztą ministrowie, niektórzy politycy izraelscy, że e, ta ustawa ona badania naukowe nad Holokaustem. Przecież tam jest wyz... napisane z wyjątkiem badań naukowych i artystycznych spektakli, książek Życia artystycznego. Więc tu jest gwarancja, która i w przepis, który będzie bronił, który pozwala. Czyli, czyli chodzi tu, można powiedzieć, najbardziej o to, aby w przestrzeni publicznej wyeliminować takie bezpodstawne ataki polityków, publicystów, dziennikarzy. Dziennikarzy, oczywiście, bo w, którzy bez żadnej znajomości rzeczy, ale z premedytacją, z wielkim Chcą i używają właśnie określeń polskie obozy koncentracyjne. Na świecie wytworzył się antypolonizm. Polska, która pierwsza była ofiarą nazizmu, ataku Niemiec, a później komunizmu, Rosji, która od pierwszego dnia wojny stawiała opór aż do końcowych dni wojny była w koalicji. Przeciwko Niemcom na przestrzeni kilkudziesięciu lat staje się po prostu zbrodniarzem, nie ofiarą. To wszystko trwa dlatego, że była bardzo słaba polska propaganda. Dbało się o polskie interesy. Brak odpowiednich programów w szkołach. Filmów na ten temat, jednym słowem, lekceważenie tego problemu wtedy, kiedy obce pisały historię od nowa, a nasz protest był absolutnie niewystarczający, przymykano oczy, pozwalano na obrażanie Polski. To się skończyło. Stąd taki krzyk. Nie tylko, przecież w Izraelu, ale już i niemieckie gazety. No tak, to jest, to jest, o o, to jest ogromny to paradoks rzeczywiście. Jest, to jest echo, <noise> Niemcy nas uczą. Echo tych wydarzeń, które jeszcze do nas nie raz nasz dotknie. Uważam, że dobrze się stało, że ta ustawa została uchwalona. Najwyższy czas, żeby zmienić proporcje i optykę Pols, spojrzenia na Polskę, jako na kata, a nie na. Jak... zmienić. Narrację jako kata, narrację jako ofiary. To Polaków. skinęło. 36 milionów było Polaków przed wojną. Po wojnie doliczyliśmy się w spisie powszechnym 24 miliony. My niby wygraliśmy wojnę. Straciliśmy dużą część naszej powierzchni i zabrakło nam około 12 milionów osób w tym około 3 milionów osób pochodzenia żydowskiego, którzy byli także obywatelami Rzeczypospolitej. Państwa żydowskiego nie było. Pańs... I dlatego ci, którzy ginęli, ginęli tak jak polscy oficerowie w Katyniu, ginęli oficerowie pochodzenia żydowskiego. Tak jak ginęli Polacy pod Monte Cassino, czy pod Fales, czy na wielu innych w miejscach w Tobruku tak samo ginęli obywatele polscy w wyznania Mojżeszowego. Tam na tych cmentarzach obok siebie są polskie krzyże katolickie, są półksiężyce muzułmanów, są krzyże prawosławne, ale są także gwiazdy Dawida. Ich wszystkich połączyła śmierć, mają blisko siebie mogiły i po prostu żyją w spokoju, tak jak żyli w Polsce przed wojną. Polska była ostoją, w której mogli Żydzi żyć, pracować, rozwijać swoje talenty bez ingerencji i bez prześladowań. Gdy byli wyrzucani z Niemiec, z Europy, z innych zakątków świata w wiekach XVI, XVII, XVII to w Polsce. Znajdowali Azyl i miejsce, w którym mieszkali. No, w czasach Hitlera też z Niemiec część uciekała do Polski, mieli blisko, prawda? I tam mieli często krewnych w Polsce. No tak, część uciekała do Stanów Zjednoczonych, Ale część do po... Francji. Panie redaktorze, i we Francji rządy wisi ich później jako Żydów w złapankach wysyłały do polskich, na teren Polski, gdzie były usytuowane niemieckie obozy koncentracyjne. No, no właśnie i paradoksem jest to, że kolej francuska jeszcze wystawiała rachunki Niemcom za te transporty, prawda? To samo w Polsce. W Polska kolej niczego takiego nie robiła, bo nie było polskiej kolei wtedy. Nazywanie terenie, no Polaków antysemitami i mówienie, że tu jest antysemityzm, to jest wielkie nadużycie i obraza dla naszego narodu i dla naszego państwa. W Polsce nie było antysemityzmu. Tu zabronienie ich ochronę sąsiadów Żydów, Polacy płacili najwyższą cenę. Proszę zobaczyć. Tu jest książka wydana, przez, napisana przez Władysława Bartoszewskiego i Zofię Lewinównę. Ponad tysiąc relacji, spisanych na gorąco, relacji Żydów, którzy opisują. Sytuacji, gdy zostali uratowani przez Polaków. Panie redaktorze, przecież polska organizacja podziemna, Armia Krajowa, Związek Walki Zbrojnej, wyda... polskie państwo, państwo podziemne wydawało wyroki śmierci za denuncjacje na Żydach, na obywatelach polskich. Były specjalne grupy, które wykonywały wyroki śmierci. Gdy robili, Żydów, wydawali Żydzi, organizacje żydowskie także wykonywały wyroki śmierci. To nie gdzie indziej, tylko u nas, w Polsce powstała organizacja Żegota, która pomagała Żydom wob przetrwać jak ci, którzy pomagali Żydom, tak jak był kontrym Żmudzin. Później w, uczestnik powstania warszawskiego przedostał się na zachód, wrócił do Polski, został oskarżony o szpiegostwo i rękoma sędziów pochodzenia żydowskiego został skazany na karę śmierci. To samo zrobiono z Witoldem Pileckim. A przecież polskie rodziny, wiele setki, a może i tysiące można powiedzieć, ginęło tylko dlatego, że udzielili, okazali się litościwi. Po prostu pomagali Żydom, przechowując ich, pomagając im się ukryć, dając jedzenie. Za to dziesiątki setki polskich rodzin zostało skazanych na śmierć. Tak za, zamordowano Ulmów, Kosiorków, Kowalskich, Obuchowiczów, Baranków. Przecież uznawany przez Żydów za antysemitę ksiądz Marceli Gotlewski, którego parafiam wszystkich świętych była na terenie getta. Uratował w czasie okupacji około 3000 żydowskich dzieci. Tych dzieci przyprowadzał Korczak i, i przecież pani Irena Sendlerowa, bohater, który w polskie organizacje zgłosiły do Pokojowej Nagrody Nobla, uratowała też kilka tysięcy żydowskich dzieci. Nigdzie w świecie, w całej Europie nie było takiego państwa, które by. Okazywało tyle serca, tyle pomocy Żydom, co Polacy. Panie pośle, a czy ta sprawa, ją się uda jakoś w tych relacjach polsko-żydowskich, tak powiem, wyjaśnić i, i uspokoić te, te relacje? Panie redaktorze, ja myślę, że musi się udać, bo tam, gdzie chodzi o najwyższe racje, o prawdę, tam tylko w prawdzie musi być ocena historyczna. Myślę, że damy radę, zarówno my, Polacy, którzy muszą stać i bronić swojego honoru, bo tak swojego honoru przecież bronią Żydzi. Tylko Żydzi chcieliby, by byli jedynymi ofiarami Holokaustu. To Polska największe poniosła straty, tak jak już mówiłem, ludnościowe. Materialne w dziełach sztuki. Polacy byli tymi, którzy pierwszy trafiali do obozu w Oświęcimiu. To pierwszy transport z Tarnowa trafił. Żydzi przywożeni byli dopiero w późniejszym okresie. To tam Polacy organizowali polski bohater narodowy w Pilecki. Sam Dał się złapać w łapańce, by spojrzeć i ocenić, co tam się dzieje. Prawie dwa lata przebywał. Uciekł. Jego raport to jest świadectwo największej odwagi. To dzięki temu raportowi Iw Karski, jako kurier polskiego państwa podziemnego, trafił do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Powiedział mu, co widział, z czym przychodzi? Został wysłuchany i apel jego został zlekceważony. Panie pośle, a czy powinniśmy, czy powiedzmy, ulec naciskom czy, czy namową strony izraelskiej i no, przemodelować te zapisy ustawy tak gruntownie? To znaczy, właśnie jakby no, dokonać tak dużych poprawek, żeby, żeby, żeby te życzenia strony izraelskiej zostały spełnione? Czy w ogóle jest taka potrzeba? Mamy. Głosy ze strony rządowej, pana prezydenta, a także pana Jarosława Kaczyńskiego, że nic nie ulegnie zmianie. Bo ma być wprawdzie, gdybyśmy dzisiaj ulegli, to okazalibyśmy słabość i brak obrony własnych interesów. My bronimy z interesu Polski, polskiego honoru, polskiej postawy, która jest wyjątkowa, była wyjątkowa w okresie wojny. I tu, nie można zrobić ani kroku. Nie wolno dać się cofnąć. Bronić trzeba tego, co żeśmy w tej ustawie zapisali. Bo czyli... tam nie ma kłamstw. Tam nie ma. Czyli, czyli trzeba po prostu ambasadzie Izraela, rządowi izraelskiemu tłumaczyć, wyjaśniać, tak, o co chodzi w tej ustawie. Oczywiście, tylko perswazja, dowody, rozmowa na podstawie faktów da prawdopodobnie efekt. Na to liczymy. Panie pośle, właśnie, bo tak jak Pan mówił, no, spodziewaliśmy się w zasadzie większych, większych pretensji ze strony Ukrainy odnośnie tego banderyzmu, one oczywiście są podnoszone, ale ich siła rażenia ta międzynarodowa jest słabsza. I dlatego pewnie te sprawy polsko-izraelskie one się wybiły tutaj na, na pierwszy. Tak, panie plan. redaktorze, ale przecież Ukraińcy w swoich ustawach też. Ujęli coś takiego, że kto neguje działalność UPA jako organizacji wyzwoleńczej, i tak dalej, podlega karom na terenie Ukrainy. Trzeba wprawdzie, tylko prawda nas wyzwoli. Nie mówiłem tu jeszcze przecież o świętym Maksymilianie Kolbe który udzielał pomocy wszystkim, zarówno Żydom, jak i Polakom, był kapłanem. On pokazał, jaka powinna być postawa. Oddał życie za współwięźnia. To jest heroizm najwyższej próby. Takim heroizmem w czasie okupacji wyróżniali się Polacy. Post potrafili być ludźmi w naj... Trudniejszych sytuacjach, aż do poświęcenia własnego życia. No właśnie, Panie Pośle, bo tylko w Polsce w zasadzie za pomoc Żydom groziła kara śmierci na krajach zachodniej Europy co najwyżej więzienie, czasami może obóz, ale w Polsce rzeczywiście można go przypłacić mi o tym. Chyba trzeba przede wszystkim pamiętać i to przypominać też stronie żydowskiej. Dziękuję za rozmowę, panie pośle. Naszym gościem przypomnę był Andrzej Malak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję jeszcze raz. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem życzymy miłej nocy. Dziękuję. dziękuję. Dobranoc i z Panem Bogiem.